Pierwszy Błaszczak. Kolejny punkt odpowiedzi burmistrza na interpelację. Odpowiadając na zapytanie pana radnego Makomarskiego, jechałem tą drogą, widzę, że po prostu ona się coraz bardziej zaczyna się kłować. Cieszy mnie inicjatywa Sowec Łęka Kozłówka i Kozłowa, która ma na celu zwulkanizowanie tej jezdni w przyszłym roku i na pewno będziemy czynić starania, żeby po prostu ten odcinek jak najdłuższy zwulkanizować, tak? Bieżące zasypywanie również, tam najpierw zrobimy destrukcję, natomiast jeżeli chodzi o załatanie tych dziur, no to muszą troszeczkę warunki zafunkcjonować odpowiednie, żeby to porobić, ale na pewno będziemy starać się reagować po prostu, żeby tą jezdnię poprawić. Jeżeli chodzi o drogę Psary Łęk, wszystkie te kwoty, które są, wynikają z kosztorysu inwestorskiego budowy tej drogi. Powiem tak, no chcemy ją zrobić lepiej niż ta, która jest na Kozłówku. I to też myślę, że nie można też tam oszczędzać, ale tak naprawdę ostatecznym takim wskaźnikiem, ile ta inwestycja będzie kosztować, będzie przetarg, który niebawem ogłosimy. I to wtedy się dowiemy tak naprawdę, ile trzeba zapłacić środków. Przypomnę tylko, że na tą drogę uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich i na pewno będzie nam lżej, łatwiej po prostu tą drogę zrealizować. Jeżeli się pojawią oszczędności, to będziemy realizować następne rzeczy, które... A mamy co robić. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o szkołę, to tutaj bym poprosił o odpowiedź na pytania panią dyrektor. Witam serdecznie. Ja powiem tak, pisemną odpowiedź otrzyma pani na początku stycznia. Ja już tego dopilnuję, tak, od pana dyrektora. Ja tylko nadmienię, że po prostu pracujemy systematycznie nad poprawą wyników. To nie jest tak, że szybko coś można zrobić. Sądzę, że po upływie semestru czy roku poprawę tych wyników będzie można zobaczyć. W tej chwili może na usprawiedliwienie trochę pana dyrektora powiem tak, że mieliśmy bardzo dużo pracy nad takimi typowymi, statutowymi działaniami szkoły. Nad tworzeniem czegoś, czego do tej pory nie było w naszej placówce. Wiele regulaminów, wiele innych dokumentów, które po prostu muszą być, a ich nie było. To jest pierwsze pytanie w sprawie, odpowiedź w sprawie poprawy wyników. Natomiast drugie pytanie było o pomoc psychologiczną. I powiem tak, że wstępne rozmowy z panią Tutą, z panią dyrektor powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej już się odbyły. Jest już wstępna umowa, która jest konsultowana z organem prowadzącym. Byli już w grudniu również psycholodzy na takich dwóch czy trzech sesjach tutaj. Tym, którym było najbardziej potrzebne te rozmowy, już się odbyły. Natomiast z tego, to było zawsze dwóch. Dokładnie na początku stycznia będzie podpisana umowa, sfinansowana i wtedy będzie wiadomo, czy będzie jeden czy dwóch psychologów, w jakich dniach, czy to będzie wtorek, czy czwartek, w jakich godzinach. To będzie również pomoc dla wszystkich szkół z gminy, nie tylko dla naszej szkoły. Dziękuję bardzo. A rozumiem, że to w ramach całego etatu ten psycholog będzie? Nie, to będzie w ramach współpracy z poradnią pedagogiczną, psychologiczną z Polski. I w tej umowie nie ma... Proszę pani, ja nie potrafię pani powiedzieć w tej chwili o umowie. Umowa jest konsultowana, więc umowa będzie na początku stycznia. Dziękuję. I tam będzie wtedy wiadomo, ile razy w tygodniu będzie, w jakich godzinach i jak długo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o
pytanie pani radnej krajewskiej, Łukowiki. Tak, w tym roku zrobiliśmy dokumentację, przeznaczyliśmy środki na dokumentację. Wszystko tak zależy od tego, jak co nam jeszcze ten przyszły rok, 17, przyniesie. Powiem może ambicjonalnie. Jeżeli nie będzie przyspieszonych wyborów, to myślę, że w tej kadencji zaczniemy. Myślę, że zaczniemy po prostu już zaczęliśmy tam drobne elementy robić, ale myślę, że dalej po prostu ten proces w miarę posiadanych środków. Tutaj będziemy budżet patrzeć, przepatrywać, żeby wygospodarować jak najwięcej środków właśnie inwestycyjnych na tego typu cele. Myślę, że nawet, że powinniśmy rozpocząć. Jeżeli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, to trochę odpowiedzi tu już dla pana radnego padło. Myślę, że jest to jakiś albo przypadek, bo generalnie firma, która zajmuje się odbiorem odpadów, czyli firma Ecomas, dostarczała do każdego mieszkańca łącznie przy zabieraniu tych nieczystości w grunt. I tam wtedy powinna zostawić harmonogram. Czyli albo gdzieś może zwiało, albo po prostu może im zabrakło i uzupełnią ten harmonogram. Na pewno jest ten harmonogram opublikowany na stronie Związku Gmin, także proponuję, żeby osoby, które jeszcze nie dostały tego harmonogramu, żeby zajrzały tam, a my postaramy się również opublikować ten harmonogram na naszych stronach, żeby był szybciej dostępny. Jeżeli chodzi o cenę odpadów, to dobre wiadomości, nie ma podwyżek. Nic się nie zmienia, wszystko zostaje tak na starych zasadach. Jeżeli chodzi o policję i efekty, policja złożyła nam dwa sprawozdania za miesiąc listopad i miesiąc grudzień. I może przeczytam te sprawozdania. Realizując postanowienia porozumienia w sprawie dodatkowych służb patrolowych płatnych w granicach administracyjnych gminy Drobny, posterunek policji w Drobinie informuje, że w miesiącu listopadzie wystawiono 16 dwuosobowych patroli, w których udział brało po dwóch policjantów w posterunku policji w Drobinie, posterunku policji w Bielsku, wydziału patrolowo-interwencyjnego z Kłodzka. Służba pełniona była w godzinach popołudniowych oraz wieczorno-nocnych. Patrolem objęto teren gminy Drobin, w szczególności miejscowości najbardziej zagrożone przestępczością. W trakcie realizacji czynności służbowych przeprowadzono 18 interwencji, wylegitymowano 62 osoby, było udzielono 10 pouczeń, nałożono mandatów karnych 4, przeprowadzono 152 kontrole obiektów, skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego 1, przeprowadzono kontrolę pojazdów 18, zatrzymani sprawcy na gorącym uczynku 5. Z grudnia podobna treść, również policjanci patrole dwuosobowe, 17 takich patroli było ustawionych w służbach, tak jak poprzednio w godzinach wieczornych, nocnych była wypełniona i w trakcie realizacji czynności przeprowadzono 11 interwencji, wylegitymowano 35 osób, udzielono 7 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne. Przeprowadzono 169 kontroli obiektów, nie było spraw o ukaranie do Sądu Grodzkiego, przeprowadzono 12 kontroli pojazdów i zatrzymani sprawcy na gorącym uczynku 3. I tutaj, jeżeli chodzi o środki, panie przewodniczący, to wyczerpaliśmy ten limit środków, który przeznaczyliśmy w ubiegłym roku na te sprawy. Co dalej, to już zostawiam pod rozwagę. Otrzymuję od mieszkańców sygnały takie pozytywne, że od przedsiębiorców, którzy mają i w centrum Drobina, że poprawiło się, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale w każdym razie mamy przetartą ścieżkę, mamy otwarte tutaj porozumienie, jeżeli państwo radni. Czy wspólnie dojdziemy do wniosku, że trzeba z powrotem, bo przynosi to efekt, to myślę, że tu w tym elemencie również
trzeba będzie znaleźć po prostu środki na to, żeby te dodatkowe patrole funkcjonowały, tak? Jeżeli chodzi o hydranty niedziałające w Kozłowie, to poproszę pana prezesa o jego odpowiedź. Panie przewodniczący, szanowni zebrani. W miesiącu grudniu był przegląd na interwencję pana Kozłowskiego. Do sprawdzenia doszło 7 hydrantów. W tym 3 były sprawne, nie tak jak pan tu nie tak powiedział, że 2. 2 były niesprawne w miejscu, gdzie był pustostan i zarośla, był po prostu skrzywiony, prawdopodobnie przy pracach polowych. I 1 był niesprawny u pana Woleńskiego. 2 były nieodkręcane ze względu na to, że mamy taką procedurę, że jeśli się odkręcamy i jest opór fizyczny, to nie przełamujemy tego, żeby po prostu nie doszło do dalszego uszkodzenia. Przygotowujemy się wtedy inaczej, bo musimy mieć zabezpieczoną zasuwę na tym odcinku, że w razie czego jakbyśmy zerwali czy zasuwę, czy hydrant, gdyby doszło do wycieku, to żeby automatycznie zamknąć ten odcinek. Jeśli chodzi o przegląd hydrantów odbywa się bieżąco poprzez konserwatora bądź poprzez pracowników, jeśli są w terenie. Taki dogłębny przegląd robimy wiosną i wczesnym latem. Mamy na terenie naszej gminy ponad 2000 hydrantów. Staramy się na bieżąco utrzymywać. Wiecie państwo, w jakim stanie są te hydranty, z których lat i jak technicznie sprawne są w sensie wykonania. No wiadomo, że hydranty na odcinki wodociągowe nie były kupowane te najdroższe, tylko z tej najniższej półki, żeby obniżyć koszty wybudowania wodociągu. Ale ogólnie te granty strategiczne, które w jakiś sposób przynajmniej w 90% żeby zabezpieczały w razie pożaru dostęp, to myślę, że są sprawne. Czego już wielokrotnie chyba doświadczyliście i wiecie. Dziękuję bardzo, wyczerpał się tutaj wszystkiego. To kolejny punkt podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Drobinie. Pierwszy proponowaną uchwałą jest uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą Drobin Gmina Przyjazna Mieszkańcom w ramach osi priorytetowej 9 wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego. Czy państwo radni macie jakieś uwagi, wnioski, formalnie do tej uchwały? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Drobin Gmina Przyjazna Mieszkańcom w ramach osi priorytetowej 9 wspieranie połączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca uchwałę nr 16/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 16-30. Pani skarbnik, czy jakieś zmiany od komisji do tego czasu nastąpiły? Od momentu komisji do dnia dzisiejszego w tej uchwale nastąpiła taka zmiana, że w podstawie prawnej tej uchwały zmieniono tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Wcześniej był to tekst
kontekst jednolity dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami, a obecnie jest to tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870. I tylko nastąpiła taka zmiana. Proszę bardzo, czy Państwo radni macie jakieś uwagi i wnioski formalne do uchwały? Nie widzę, kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą uchwałę nr 16 na 129 na 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta gminy Drobin na lata 2016-2030. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016. Czy macie Państwo uwagi? Nie widzę. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 nr 16 na 130 na 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to zapoznanie radnych z uchwałą numer PRL-u 359/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia UPF na lata 2017-2030. Uchwała numer PRL 359/2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 2017-2030 na podstawie artykułu 13 punkt 2, artykuł 19 ustęp 2 i artykuł 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561 oraz artykuł 230 ustęp 2 punkt 1 i ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku, w składzie przewodnicząca Agnieszka Kosmaczewska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska. Uchwała co następuje. Paragraf 1. Wydaje opinię pozytywną z uwagą, jak w uzasadnieniu, o przedłużonym przez burmistrza miasta i gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 2017-2030. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego w dniu 15 listopada 2016 roku. Punkt 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w artykule 226 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych UFP. Okres sporządzenia projektu UPF obejmuje lata 2017-2030 i spełnia wymogi artykułu 227 UFP. Punkt 3. Występuje wymagana artykuł 229 UFP korelacja wartości wykazanych w projekcie UPF i w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Punkt 4. Zachowana została wymagana relacja pomiędzy stroną dochodową a wydatkową budżetu i tak zgodnie z artykułem 242 UFP wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Punkt 5. W oparciu o dokonaną analizę i dane, którymi dysponuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, skład orzekający zwracał uwagę na zaplanowanie w latach 2028-2030 spłaty kredytu, którego zaciągnięcie miasta gmina Drobin ma dokonać w 2017 roku w kwocie 1 661 500 zł 64 grosze. Z powyższego wynika, iż zaplanowano 11-letni okres karencji w spłacie kredytu zaciąganego w 2017 roku. Skład orzekający zwraca uwagę na potrzeby dokonania przez Radę Miejską w uchwalanej WPF dogłębnej analizy zaplanowanych kwot rozchodów w poszczególnych latach i uramienia ich wielkość. Powyższe będzie miało istotny wpływ na wysokość kwoty długów w latach objętych WPF i spełnienie wymogów artykułu 243 UFP w zakresie indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały.
Kolejny punkt to zmiany do zarządzenia nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk z dnia 14 listopada w sprawie projektu uchwały WPF w części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030. Pani skarbnik, proszę bardzo. Zmiany do zarządzania nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały oraz wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030 są następujące. Pierwsza zmiana. Podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870, oraz paragraf drugi, paragraf trzeci rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 stycznia 2003 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 92. Druga zmiana. Paragraf piąty otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2017 roku. W związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 324 505 zł z tytułu dofinansowania na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom, w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 409 625 zł na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom oraz zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 85 120 zł na zasiłki rodzinne ze środków gminnych, w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 869 118 zł na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobin, w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobin w 2017 roku dokonano poniższych zmian. W kolumnie pierwszej w projekcie budżetu była to kwota 37 888 468 zł i 12 groszy. W budżecie jest to kwota 38 212 973 zł i 12 groszy. W kolumnie 1.1 w projekcie budżetu była to kwota, w projekcie WPF-u była to kwota 31 863 702 zł i 21 groszy. W budżecie jest to kwota 32 188 zł, 88 207 zł i 21 groszy. W kolumnie 1.1.5 w projekcie WPF-u była to kwota 11 317 631 zł. Zaś w budżecie jest to kwota 11 642 136 zł. W kolumnie drugiej w projekcie była to kwota 38 956 850 zł i 76 groszy. W budżecie jest to kwota 40 150 473 zł i 76 groszy. W kolumnie 2.1 w projekcie była kwota 38 713 357 zł i 42 grosze. W budżecie jest to kwota 32 037 862 zł i 42 grosze. W kolumnie 2.2 w projekcie była to kwota 7 243 493 zł i 34 grosze. W budżecie jest to kwota 8 112 611 zł i 34 groszy. W kolumnie trzeciej w projekcie była kwota minus 1 068 382 zł i 64 grosze. W budżecie jest to kwota minus 1 937 500 zł i 64 grosze. W kolumnie czwartej w
projekcie była kwota 1 661 500 zł i 64 grosze, zaś w budżecie jest to kwota 2 530 618 zł i 64 grosze. W kolumnie 4.3 w projekcie była kwota 1 661 500 zł i 64 grosze. W budżecie jest to kwota 2 530 618 zł i 64 grosze. W kolumnie 4.3.1 w projekcie była kwota 1 068 382 zł i 64 grosze. W budżecie jest to kwota 1 937 500 zł i 64 grosze. W kolumnie 6 w projekcie była kwota 10 608 118 zł. W budżecie jest kwota 9 739 000. W kolumnie 11.1 w projekcie była kwota 12 465 038 zł i 38 groszy, zaś w budżecie jest kwota 12 561 678 zł i 38 groszy. W kolumnie 11.2 w projekcie była kwota 2 657 107 zł i 14 groszy. W budżecie jest to kwota 3 526 225 zł i 14 groszy. W kolumnie 11.5 w projekcie była kwota 131 466 zł i 6 groszy, zaś w budżecie jest to kwota 1 584 zł i 6 groszy. W kolumnie 12.3 w projekcie była kwota 47 300, zaś w budżecie jest kwota 456 925 zł. W kolumnie 12.3.1 w projekcie była kwota 0 zł, zaś w budżecie jest kwota 324 505 zł. W kolumnie 12.5 w projekcie była kwota 2 024 960 zł i 12 groszy, zaś w budżecie jest kwota 2 110 080 zł i 12 groszy. W kolumnie 12.6 w projekcie była kwota 648 171 zł i 8 groszy. W budżecie jest to kwota 733 291 zł i 8 groszy. Zaktualizowano także dane dotyczące przewidywanego wykonania w 2016 roku w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego modernizacji oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobin w kwocie 869 118 zł oraz niezaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 869 118 zł w następujących kolumnach. Kolumna 2. W projekcie była to kwota 33 372 287 zł i 42 grosze. Zaś w budżecie jest kwota 32 503 169 zł i 42 grosze. W kolumnie 2.1.3 oraz w kolumnie 2.1.3.1 w projekcie była to kwota 396 473 zł. Zaś w budżecie jest kwota 395 003 zł. W kolumnie 2.2 w projekcie była kwota 2 210 478 zł i 79 groszy. Zaś w budżecie jest to kwota 1 341 360 zł i 79 groszy. W kolumnie 3 w projekcie była kwota minus 1 170 122 zł i 13 groszy. Zaś w budżecie jest kwota minus 301 004 zł i 13 groszy. W kolumnie 4 w projekcie była kwota 1 570 122 zł i 13 groszy. Zaś w budżecie jest kwota 701 004 zł i 13 groszy. W kolumnie 4.3 w projekcie budżetu była kwota 869 118 zł, zaś w budżecie jest to kwota 0. W kolumnie 4.3.1 w projekcie była kwota 869 118 zł, zaś w budżecie jest kwota 0. W kolumnie 6 w projekcie była kwota 10 608 118 zł, zaś w budżecie jest kwota 9 739 000. W kolumnie 11.2 w projekcie była kwota 3 703 612 zł i 90 groszy. Zaś w budżecie jest kwota 2 834 494 zł i 90 groszy.
Dodatkowo w objaśnieniach do załącznika numer 1 wieloletnia prognoza finansowa dokonano następujących zmian. Dodano treść. W 2017 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 324 505 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy, na które zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie z tytułu dofinansowania na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom oraz wydatki bieżące na realizację wyżej wymienionego projektu w kwocie 409 625 zł, w tym wkład własny w kwocie 85 120 zł. Gmina Drobin otrzymała pismo numer MJWPU-WOM-S-430-5873/16 z dnia 27 października 2016 roku z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dotyczącym przyznania dofinansowania na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom oraz przygotowania dokumentu do podpisania umowy. Przewidywany termin podpisania umowy do końca grudnia 2016 roku. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20 w ramach naboru konkursowego numer PMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 dla osi priorytetowej 9 wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPOWM 2014-20. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 38 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego w gminie Drobin w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W ramach projektu podjęte zostaną działania zwiększające szanse zatrudnienia wyżej wymienionych osób oraz zapobiegające zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. Aktywna integracja prowadzona będzie poprzez usługi o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Kolejna zmiana. Zapis o treści. Do końca 2016 roku planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobin w kwocie 869 118 zł otrzymuje brzmienie. Pan przedstawił projekt aneksu do umowy kredytowej nr 91/42/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku oraz zaświadczenie z dnia 30 listopada 2016 roku, w którym bank wyraził zgodę na zmianę harmonogramu pod warunkiem uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-30 przez Radę Miejską w Drobinie. Kolejna zmiana. Usunięto zapis, odpowiedni aneks do umowy kredytowej nr 91/42/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku zostanie podpisany do końca listopada 2016 roku. Kolejna zmiana. Zapis o treści. W 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 068 382,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 068 382,64 zł. W 2017 roku planuje się przychody budżetu w wysokości 1 661 500,64 zł z tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93 118 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 068 382,64 zł i zapis ten otrzymuje brzmienie. W 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie
1 937 500,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1 068 382,64 zł oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 869 118 zł. Kolejna zmiana. Dodano zapis o treści. W 2017 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji długoterminowych w kwocie 1 068 382,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w następujących latach. W 2028 roku w kwocie 661 500,64 zł, w roku 2029 w kwocie 500 000 zł, w roku 2030 w kwocie 500 000 zł oraz z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 869 118 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobin. Obligacje są korzystniejszą formą finansowania inwestycji niż kredyt poprzez indywidualne negocjacje z bankiem w sprawie marży oraz możliwość dowolnego kreowania wykupu obligacji, także z zastosowaniem karencji powyżej 10 lat. Na rynku można zaobserwować, iż samorządy coraz częściej korzystają z tej formy finansowania. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonano następujących zmian. Zmiana pierwsza. Zwiększono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin w kwocie 163,14 zł, to jest do kwoty 2 008 032,65 zł. Druga zmiana. Nazwy przedsięwzięć w załączniku nr 2, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zostały uszczegółowione poprzez dopisanie celu przedsięwzięcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś uwagi do przedstawionych zmian do zarządzania nr 96/2016 w części dotyczącej prognozy finansowej na lata 2017-2030? Nie widzę. Ja, przepraszam, proszę. Mam pytanie. Przejdziemy do budżetu, a chciałbym się dowiedzieć, jaki jest maksymalny dopuszczalny transfer indywidualny na 2017 i jaki wychodzi faktycznie. Te dane są wyszczególnione w wieloletniej prognozie finansowej w kolumnie 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań to jest na rok 2017 2,61%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy i ten wskaźnik jest wykazany w kolumnie 9.6 wieloletniej prognozy finansowej i wynosi 4,2%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wykazany jest w kolumnie 961 i wynosi 3,72%. Dziękuję. Czy macie Państwo radni jakieś więcej uwagi do zmian do zarządzania w części dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. Kolejny punkt to podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 2017-2030. Pani skarbnik, tutaj się nic nie zmieniło od Komisji Rady. Od
komisji zmieniła się tylko podstawa prawna uchwały, tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. To we wszystkich tych uchwałach nastąpiła taka zmiana od komisji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Państwa Radni, proszę o pytania i wnioski formalne. Nie widzę. Wobec tego, kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Drobin na lata 2017-2030. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to zapoznanie radnych z uchwałą numer PL.360.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykuł 19 ustęp 2 i artykuł 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 561 oraz artykuł 238 i artykuł 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 1870, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Płocku, przewodnicząca Agnieszka Kosmaczewska, członkowie Romana Ignasiak, Agnieszka Małkowska, uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez burmistrza miasta i gminy Drobin projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Punkt drugi. Opiniuje pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. Ustęp 2. Uzasadnienia. Paragraf 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami. Punkt 1. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano. Podpunkt 1. Dochody w wysokości 37 888 468 zł i 12 groszy ze szczegółowością do działów i źródeł dochodów w podziale na podpunkt A. Dochody bieżące w kwocie 31 863 702 zł 21 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 6 024 765 zł i 91 groszy. Z uwzględnieniem subwencji w wysokości 12 591 115 zł zgodnej z wielkościami przekazanymi przez ministra finansów. Podpunkt 2. Wydatki w wysokości 38 956 850 zł i 76 groszy według szczegółowości do działów i rozdziałów z wyodrębnieniem. A. Wydatków bieżących w kwocie 31 713 357 zł i 42 grosze. B. Wydatków majątkowych w kwocie 7 243 493 zł 34 grosze. Punkt 2. Projekt uchwały budżetowej zakłada deficyt w wysokości 1 068 382 064 zł, który stanowi 2,82% planowanych dochodów na 2017 rok. Deficyt powyższy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 068 382 zł i 64 grosze. Punkt 3. Projektowana uchwała budżetowa określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Punkt 4. W projekcie uchwały budżetowej utworzono rezerwę ogólną w kwocie
kwocie 39 tysięcy złotych, rezerwę celową w kwocie 99 tysięcy złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wyżej wymienione rezerwy mieszczą się w granicach ustawowych progów. Punkt 5. W projekcie uchwały budżetowej ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 7 232 565 zł i 7 groszy. Punkt 6. W projekcie uchwały budżetowej określono wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 460 892 zł i 31 groszy. Środki w wyżej wymienionej kwocie przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. W projekcie uchwały budżetowej przewidziano dotacje podmiotowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie w wysokości 530 tysięcy złotych, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie w wysokości 210 tysięcy złotych. W załączniku do projektu uchwały budżetowej określono dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 22 928 zł i 27 groszy i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 275 500 zł. Punkt 9. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, gdyż planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Punkt 10. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem został przyjęty zarządzeniem nr 96/2016 burmistrza miasta i gminy Drobnin z dnia 14 listopada 2016 roku i przekazane do RIO w dniu 15 listopada 2016 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji niniejszej uchwały. I kolejny punkt to zmiany do zarządzenia nr 96/2016 burmistrza miasta i gminy Drobnin w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej uchwały budżetowej na 2017 rok. Pani skarbnik, bardzo proszę. W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany. Dochody budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 324 505 zł, to jest do kwoty 38 212 973 zł i 12 groszy. W tym w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853-95 pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 324 505 zł. Paragraf 2057 z tytułu dofinansowania na realizację zadania Drobin Gmina Przyjazna Mieszkańcom realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego. Wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 1 193 623 zł, to jest do kwoty 40 150 473 zł 76 groszy, w tym w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział 750-23 Urzędy Gmin. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 869 118 zł, to jest do kwoty 869 118 zł na realizację zadania inwestycyjnego modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Drobnin. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 754-12 Ochotnicze Straże Pożarne, zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 360 128 zł 93 grosze zmniejsza się o kwotę 100 zł, to jest do kwoty 360 028 zł 93 grosze, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 100 zł. To jest do kwoty 96 593 zł 93 grosze. Przeniesiono kwotę 100 zł do działu 900-904 zmiana klasyfikacji budżetowej. Są to wydatki na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo. W dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 852-14 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowane wydatki bieżące w kwocie
244 900 zł zmniejsza się o kwotę 85 120 zł. Są to środki gminne. To jest do kwoty 159 780 zł, w tym świadczenie na rzecz osób fizycznych w kwocie 244 900 zł. Zmniejsza się o kwotę 85 120 zł. To jest do kwoty 159 780 zł. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853-95 pozostała działalność, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 409 625 zł, to jest do kwoty 409 625 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 409 625 zł, to jest do kwoty 409 625 zł na realizację zadania drogi gmina przyjazna mieszkańcom realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 904 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 612 264 zł i 68 groszy zwiększa się o kwotę 100 zł, to jest do kwoty 1 612 164 zł i 68 groszy. Te wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 100 zł. To jest do kwoty 142 557 zł i 51 groszy. Przeniesiono kwotę 100 zł z działu 754 754 12 zmiana klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego zakup oleju napędowego i benzyny celem obcięcia trawy wokół remizy OSP Kozłowo. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 869 118 zł, to jest do kwoty 1 937 500 zł 64 grosze. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 869 118 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. To jest do kwoty 2 530 618 zł 64 grosze. W uchwale dokonuje się następujących zmian. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 punkt 9 litera D oraz I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 211, artykuł 212, artykuł 214, artykuł 215, artykuł 217, artykuł 235, artykuł 236, artykuł 237, artykuł 239, artykuł 258 ustęp 1 punkt 1, artykuł 264 ustęp 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 1870. Kolejna zmiana. W paragrafie 3 dokonano następujących zmian. Było. Punkt 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 068 382 zł 64 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 068 382 zł 64 grosze. Punkt 2. Przychody budżetu w wysokości 1 661 500 zł 64 grosze z tytułu zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 500 tysięcy zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93 118 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 068 382 zł 64 grosze. Punkt 3. Przychody budżetu w wysokości
1 661 564 zł. Rozchody budżetu w wysokości 593 118 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zaś obecnie ta treść brzmi następująco. Punkt pierwszy. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 937 500 zł 64 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z punkt A. Wyemitowanych obligacji w kwocie 1 068 382 zł 64 grosze. Punkt B. Zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 869 118 zł. Punkt 2. Przychody budżetu w wysokości 2 530 618 zł 64 grosze z tytułu zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę. Punkt A. Na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 500 000 zł. Punkt B. Na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 93 118 zł. Punkt C. Na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 937 500 zł. 64 grosze. Punkt trzeci. Przychody budżetu w wysokości 2 530 618 zł. 64 grosze. Rozchody budżetu w wysokości 593 118 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Kolejna zmiana. W paragrafie czwartym dokonano następujących zmian. Było punkt pierwszy. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na punkt A. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 miliony zł. Punkt B. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 593 118 zł. Punkt C. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 068 382 zł. 64 grosze. Punkt drugi. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń w wysokości 6588 zł 83 grosze zgodnie z zawartymi umowami. Powyższa treść otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych. Punkt A. Na sfinansowanie przejściowe.